Przeżyj to sam, przeżyj to sam, nie zamieniaj serca w twardy głaz, póki jeszcze serce masz. Cześć, kochani, miałam tego kapelusza nie ubierać, ale se tu leżał, a że jestem u córki w pokoju, na dworze zimno mi jak pierun. Wczoraj klimatyzacja w pociągu dała mi nie w dupę, tylko w głos. No i godą dzisiaj jagodą, nie? Zostać w tym kaploniku, czy nie? Powiedzcie. Dobrze mi w kaploniku, nie? Ale się go ściągna. Ale fajnie, my się go kupiły, Heidi, z moją córką w takim tonim sklepie za 2 euro chyba. Godomy, może nam się do czegoś kiedyś przydą. No, no to właśnie tak jest, mi bardzo zimno i zostałam w domu. Klachy ukachy dzisiaj będą w doma, bo piździ po gnatach. Ja jeszcze w zimowych skarpetach, bo mi jest zimno. Tyle, mój synek jeszcze śpi. Dobrze, my dojechali. Podróż była bardzo fajna, tylko wągodą zmarzła w tym pociągu. Mojemu synowi też było zimno, szczerze wam powiem. Ale nam się bardzo fajnie jechało. Wszystko na plan. Nikt nie śmierdział w pociągu. Wszystko było super, wam powiem. Fajnie my się siedzieli, bo że się zarezerwowała prędzej miejsca. Kajmo my siedzieć, żeby się potem nie tłoczyć i nie ciskać tam, nie? Było bardzo przyjemnie. Bardzo mi szybko ta podróż przeleciała, bo miałam taką skrzynkę wiadomości do odpisania wam wszystkim. Więc te 3 godziny, wam powiem, przeleciało mi jak z bica szczelu. No, fajnie jest być na swoich śmieciach, fajnie jest widzieć swój kosz z praniem pełny. Co moje, to moje, nie? Kwiatki, co niektóre obeschły, no ale nie można od chopa aż tyle wymagać, żeby tam dostrzegał wszystko, nie? Czy bazylia w kuchni tak wisi i mówi: podlej mnie, kobieto, dobrze, żeś wróciła. Kot też taki chudy, a dostawał jeść, no ale że małe tak ssają z niego, to taką mi się ta moja sierotka Mimi się nazywa, taką mi się wydaje być chudy, a te małe kocięta, no po prostu tak to popierdalo, idzie się to obalo, normalnie się tak ciesza. Super było u siostry, wczoraj my też jeszcze se fajnie pogadały, pośpiewały, ale w domu jednak najlepiej, nie? Jakby nie patrzył, wyjeżdżasz, cieszysz się, że Kaś jedzie, że zostawiasz te całe śmieci, ale jak przyjeżdżasz, to się cieszysz, że się zna swoich Kasia. Nie? No, napijcie się tej oto energetycznej kawy. Dzisiaj mam inny kubeczek, zaś ja lubię kolorowe kubeczki, ale ja jak zawsze, teraz jak pija ta Inka, to zawsze pija w dużych kubkach, tak, a jak zawsze pijam ta mało, no to albo z maszyny, albo sobie mało Inka, tak, ja mam cały czas tą Inką, nie Inka, tylko kawa z cykorii. Ja lubię kolorowe kubeczki. Kolorowe kubeczki z rana poprawiają mi tak samo humor, jak muzyka z rana. No. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że cieszycie się tymi małymi rzeczmi, rzeczami? A, tam gramatyka, tu i tam, nie? No, że cieszycie się tymi małymi rzeczami życia codziennego, bo to jest jednak piękne. My dostrzegajcie to. Nawet ta zima, która dzisiaj mi po gierach ciągnie, jest fajno. No, jest świeżo trochę, na weekend też mu nie ma być ciekawie, no ale co można? Jak są skwary, to na żykocie. Jak je chłodno, to też na żykocie. Ubierzcie się tam jeden pulower więcej i też będzie dobrze. Ważne, że jest słoneczko. Ważne, że my są w miarę zdrowi. Ważne, że umiemy ciągać te szłapy jeszcze za sobą. A dopóki umiemy ciągać te szłapy za sobą, to jesteśmy w stanie dużo zrobić. A ci nawet niektórzy, bo jest tysiące osób, które nie umią chodzić albo nie mogą chodzić. I też żyją, też cieszą się życiem, też każdego dnia walczą, chociaż są przykuci do wózka, albo do łóżka, albo są ciężko chorzy, bo i z takimi rozmawiam, i też nie tracą radości życia. Se wyobraźcie, jakie my mamy szczęście, że my umiemy chodzić, że my są zdrowi, że my sobie cele możemy stawiać. To życie jest takie piękne, Bóg nas tak kocha, że zaśmy dostali kolejny dzień. I uwierzcie mi, kolejny dzień życia nie jest rzeczą oczywistą. Kolejny dzień życia to jest dar. Więc patrzcie na to, jaki dar, jako szansa zmienienia czegoś, jako szansa powiedzenia stop, jako szansa uśmiechania się więcej, jako szansa powiedzieć bliźniemu: jesteś super człowiekiem. Mimo wszystko, że masz słabości i jesteś zły, bo każdy z nas robi błędy. Żaden nie jest doskonały. I o też tyle głupot robię. Dalej robię błędy, popełniam, nie jestem doskonała, mam swoje za uszami. Każdy z nas ma swoje za uszami i każdy z nas będzie miał za uszami, ale nie rańmy, starajmy się nie ranić przy tym innych. Życie jest tak cudowne, że szkoda tego na kłótnie, na niepotrzebne jakieś tam nieprzyjemności. Ja wiem, że czasami się nie da i to zawsze zazwyczaj są winni ci inni, ale nie my.
ale my też jakoś naszym zachowaniem wpływamy, my im dowomy sztof, znaczy, że my im dowomy materiał na to czasami, żeby się zachowywać tak, a nie tak. Albo nie umiemy powiedzieć tego magicznego stop, że on sobie na to wszystko pozwala, co on robi. Więc, a przede wszystkim musicie rozmawiać. Wiem, że z niektórymi się nie do, ale zawsze próbujcie. A jak już naprawdę się nie do, no to blok, no to jeżeli wiesz, że z tym człowiekiem, mimo rozmów, nikaj dalej nie dojdziesz, no to nie chcę nic gadać, ale wiesz, co jest w sumie do zrobienia. Bo co ci to do użyrać się tyle czasu, albo mieć w swoim gronie takich przyjaciół, z którymi rozmawiasz, a którzy ci no ciśnienie podnoszą. Po co ci ktoś taki toksyczny? Po co ci ktoś ma zabierać twoje spokojne myśli, twoje spokojne życie na to, żeby zatruwać ci dupa i psuć ci nerwy? No przecież ktoś taki ci nie jest potrzebny. No pomyśl sobie sama. To tak jakbyś sobie, no nie wiem, za każdym razem jakieś trucizny do żarcia dosypywał. Po co ci ktoś taki toksyczny jest w twoim związku? Bo co? Bo to twoja kuzynka? Bo to niby twoja koleżanka? Bo to niby siostra albo brat? Chociaż z rodziną chciałabym, żebyście zawsze starali się mieć jakiekolwiek kontakty. Są czasami jakieś tam, nie nazwia tego, no czarne owce w rodzinie, z którymi naprawdę nie da się porozmawiać. Ale jo, i tak bym próbowała, bo nie ma sytuacji bez wyjścia. I zawsze szukajcie problemu u źródła. Znaczy, jeżeli ktoś coś powiedział, to wszystko, co u nas jest, to są plotki. To są plotki i ludzie nie mają odwagi. Ludzie mają więcej odwagi powiedzieć, patrz, ona je taką, to ta, co pije, to ta, co teraz się mądrzy w internecie może być. A to je ta, co z tym tam była, autem jechała, widziałaś? To je ta. A ona kupowała przedwczoraj flacha gorzołej w sklepie. Widziałaś? Na pewno ją sama wychluła w domu. Ty widziałaś? Gizela, Sabina, ty widziałaś? A Marcinkowsko też powiedziała, że ona widziała, jak ona tam była i ona w solarium była staro, baba głupio, do solarium poszła, co ją popierdoloła, komu ona się chce podobać. A ty widziałaś, jakie ona ma cycki, ona się na pewno dała cycki zrobić. Ja, no bo skąd to takie cycki? Ja? Spytaj się jej, skąd ma cycki, może była na targu, kupiła się cycnik z push-upem do porządku, umiała się wymodelować, a może flaszka kupiła, bo się z hopem chce napić, wiele sztyflachów wydoiła, plotki, plotki, pozory, ludzie, idźcie do źródła i się dowiecie, jak was to interesuje, a nie pierdolcie, zajmijcie się swoim życiem. No, i to tak tyle ode mnie. Trzymajcie się, kochani. A ja idę do roboty, dziękuję, ja radosno i się cieszę. Ja mam dzisiaj 6 godzin sprzątania, bo mój synek jest w domu, bo moja córeczka jest jeszcze, pojechała w niedzielę na ten obóz tygodniowy, wróci w sobota. Nawet pokój posprzątała, jak mamusi nie było. No, tak jest wszystko super. Ja się cieszę, że wróciłam do swojego starego życia. I znowu za długo beblo, muszę kończyć. Kat! 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 Kasia, wyłączę się! Bardzo dawni ludzie! Cudownego dnia wam życia. Mua! Życie jest super. Nie zapominajcie o tym. Uwielbiam, bo jesteście cudownymi ludźmi. I dziennie wam to będę powtarzać. I nie dajcie się nikomu nic innego powiedzieć. Papaśki. Zaś się nie wyłączyło. Dziarmo, normalnie dziarmo. Takie albo za chude te paluchy, albo za rubę. Dobra, już się wyłączą. Pa.